Już bez worka pełnego prezentów, ale z wyraźnym sygnałem, że coraz bliżej święta. Niki Szowiecki Mikołaj wyraźnie już wyluzowany, bo kultowa impreza w kultowym miejscu rozpoczęła się zgodnie z planem, choć do samego końca trwały ostatnie przygotowania. 170 wystawców do najbliższej niedzieli zadba o świąteczną atmosferę w tej dzielnicy Katowic. U mnie przede wszystkim ceramika, właściwie wyłącznie ceramika. Nowości ceramiczne, ikony w drewnianych ramach, no i anioły, nasz sztandarowy produkt. Wszystko zrobione własnoręcznie. U mnie można znaleźć super pierniki, ręcznie robione, dekorowane w całości lukrem królewskim, przeze mnie. Myślę, że to jest fajna wizytówka w ogóle dla Nikisza, że to ściąga bardzo wielu ludzi w ogóle z całej Polski tutaj i myślę, że to jest fajne. Zwłaszcza, że w tym roku zaplanowano wiele wydarzeń artystycznych w klimacie grudniowego kalendarza, barburki, adwentu i Bożego Narodzenia. Jest to wydarzenie przygotowywane wciąż po 15 latach z mieszkańcami. Mamy ponad 40 wolontariuszy, to jest wszystko młodzież tutaj lokalna z osiedla. I to go wyróżnia, że powstał jako pewnego rodzaju manifest mieszkańców 15 lat temu, którzy chcieli się przeciwstawić negatywnemu obrazowi Nikiszowca, jaki się gdzieś tam przez lata budował. Aby ograniczyć liczbę samochodów na drogach i miejscach parkingowych, miasto Katowice zachęca wybierających się na jarmark do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej, która będzie prowadzić dokładnie na Nikiszowiec. Pierwsza z tych linii startuje z tego dworca podziemnego przy dworcu PKP, następnie przez Centrum Przesiadkowe Sądowa przejeżdża, później do Centrum Przesiadkowego Zawodzie i dojeżdża do Janowa, a druga z tych linii to jest linia, która startuje przy cmentarzu komunalnym przy ulicy Murckowskiej i także dowozi właśnie w rejon jarmarku na Nikiszowiec. Jeśli chodzi o piątek, to te linie zaczynają kursy od godziny 14, będą jeździć co 30 minut mniej więcej, natomiast w sobotę i w niedzielę te kursy rozpoczynają się o godzinie 11 i co 20 minut takie autobusy będą odjeżdżały. Jarmark na Nikiszowcu będzie trwał do końca weekendu. W sobotę i niedzielę ruszy od godziny 9 i potrwa do późnych godzin wieczornych. Będzie pierwsza farma wiatrowa grupy Tauron w województwie śląskim. Ma zostać wybudowana w okolicach Raciborza, ale to nie pierwsza tego typu inwestycja w regionie. Od roku mieszkańcy liczącej niespełna 2000 mieszkańców wsi Wielowieś niedaleko Gliwic mają za oknami taki widok. Przed budową wiatraków napięcie było wysokie, bo wizja wielkich skrzydeł w pobliżu domów doprowadziła nawet do referendum, w którym chciano odwołać wójta gminy. Dziś natężenie sporu jest bliskie zeru. Nie przeszkadzają, bo dość daleko ode mnie są i raczej one są w polach, także raczej nie powinny przeszkadzać nikomu. Jak pani zareagowała, jak zaczęto je budować, bo to duża inwestycja tutaj? No, była duża. Ale jak? Mnie dość wcześniej słyszałam o tych wiatrakach i zresztą nie tylko u nas w kraju są, bo są i w innych krajach, a byłam i na Niemczech i w Austrii, także widziałam i w Czechach tak samo są, także... Mi się wydaje, że to jest strasznie potrzebne. Farma wiatrowa w Wielowsi ma moc 66 MW. Oprócz produkcji czystej energii farma przynosi też wymierne korzyści dla mieszkańców. Pożytkiem dla gminy są podatki, które wpływają, szczególnie podatek od budowli w kwocie ponad 2,5 miliona złotych corocznie wpływa do budżetu. Farma wiatrowa grupy Tauron będzie nieco mniejsza, bo będzie miała moc 33 MW. Wiatr będzie napędzało 15 podobnych do tych turbin. Jej budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku. To kolejna zielona inwestycja spółki w ramach jej nowej strategii energetycznej. W Bytomiu powstała wyspa energetyczna, specjalna mikrosieć, która ma się wzajemnie rezerwować. W Mysłowicach budujemy wielką farmę fotowoltaiczną, 100 MW, to jest największa na terenie województwa śląskiego i chyba jedna z największych w Polsce. Budowa farmy wiatrowej w okolicach Raciborza ma zakończyć się w połowie 2024 roku. Energia, którą wyprodukują wiatraki, pozwoli pokryć zapotrzebowanie 28 tysięcy gospodarstw domowych. Spokojna ulica i niezatłoczone parkingi, praktycznie centrum Sosnowca. To tu dwóch mężczyzn postanowiło siłą przejąć samochód. Z bronią w ręku steroryzowali mieszkankę Sosnowca. Do niecodziennej kradzieży doszło końcem listopada.
Kobieta nie odniosła żadnych obrażeń, jednak samochód straciła. Policjanci szybko schwytali sprawców, którzy porzucili samochód. Steroryzowali ją przedmiotem przypominającym broń i kazali jej wysiadać z samochodu. No, przerażona kobieta spełniła ich żądania, sprawcy wjechali do auta i nim odjechali. Już następnego dnia odnaleziono ten samochód porzucony w dzielnicy Kazimierz, natomiast policjanci dzięki intensywnej pracy już kilka dni później ustalili i zatrzymali sprawców tego napadu. To dwóch 34-letnich mieszkańców Sosnowca. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, to jest paragraf drugi. Wobec obydwu mężczyzn został zastosowany tymczasowy 3-miesięczny areszt, a może im grozić kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności, jednak nie krótsza niż 3 lata. Jest to zaostrzenie za to użycie niebezpiecznego narzędzia. No, pani nie była świadoma tego, czy jest to prawdziwa broń, czy nie, dlatego taka ani inna kwalifikacja prawna, tak zdecydował prokurator oczywiście na podstawie tych okoliczności wszystkich ustalonych. Nie wiemy, jakie zamiary kierowały mężczyznami i dlaczego ostatecznie porzucili samochód. Z prokuratorem dziś nie udało nam się spotkać. Przekazał nam tylko w rozmowie telefonicznej, że sprawa jest w toku i dla dobra prowadzonego śledztwa nie będzie jej komentował. Śląskie smaki doczekały się mobilnej odsłony. Jest nią food truck wypełniony po brzegi oczywiście śląskimi specjałami. Nie brakuje tu karminadli, rolady z modrą kapustą czy ciaper kapusty. Super, fajny pomysł. Moja ulubiona potrawa to akurat kluski śląskie, rolada i czerwona kapusta. Ale nie powiem, żeby ta grzybowa nie była też tak smaczna. Rzeczywiście jest wyjątkowa. Ja kocham jeść i co widać, ja kocham jeść i trochę jest tak, się mówi, przez żołądek do serca. I ja się z tym zgadzam, że w tej chwili naprawdę powstaje bardzo wiele fajnych konceptów kulinarnych i ja lubię w ogóle zwiedzać poprzez kuchnię. Nie jestem ze Śląska, więc tym bardziej cieszę się, że mogłam tutaj trafić w tym super czasie i jeszcze pokosztować, więc uważam, że to jest bardzo trafiony pomysł. Przez żołądek do serca od wielu lat próbuje trafić Śląska Organizacja Turystyczna, która za sprawą kulinarnego szlaku Śląskie Smaki promuje regionalną kuchnię i całe województwo śląskie. Idea food trucka zrodziła się jakiś czas temu w idei tego, żeby wyjść tak naprawdę z daniami regionalnymi poza restaurację szlaku kulinarnego, być może poza region, bo jako regionalna organizacja turystyczna zajmująca się promocją turystyczną województwa śląskiego często uczestniczymy różnego rodzaju imprezach promocyjnych, chcąc przyciągnąć oczywiście turystów do naszego regionu, więc właśnie food truck jest, myślę, najlepszym do tego powodem, żeby uczestniczył z nami w takich imprezach. W kuchni na kółkach można też znaleźć oczywiście potrawy, które serwowane są w okresie świątecznym, takie jak makówki czy zupa grzybowa. Jest to w dużej mierze kuchnia, może na dwie części podział. Z jednej części kuchnia dzieli się na proste dania, którym zawsze miały być, były treściwe, po to, żeby górniarze do roboty na kopalnie czy gdzieś na roli pracowali rolnicy, to żeby czy wywijać w fabrykach, hutach, żeby ci robotnicy mieli syty posiłek. Często są to też przy gotowaniu, czy były może kiedyś bardziej tanie i proste rzeczy. A z drugiej strony mamy kuchnię, która była przygotowana od święta, czy na wesela, czy na komunię, czy na ci uroczystości. I stąd ta na przykład rolada, nie? Która kiedyś nie była taka powszechna, tylko naprawdę był to taki produkt, który był od jakichś dużego święta przygotowany przez gospodynię. Zanim śląskie smaki trafią poza województwo śląskie, kosztować naszych przysmaków można na miejscu. Śląskie smaki zaparkowały dziś w Nikiszowcu. W weekend odwiedzą Wisłę, by na tamtejszym jarmarku promować kuchnię śląską. Wystarczy podejść, zerwać białą kartkę z choinki i wesprzeć osobę potrzebującą. Przed restauracją Aioli w Katowicach stanęły dwie wyjątkowe choinki. Choinki życzeń to coroczna akcja, która ma wspomóc podopiecznych Fundacji Punkt Misyjny, Klubu Kawiarni Wysoki Zamek oraz Zupy w Kato. Bardzo fajnie. To powinno być w każdym mieście coś takiego. Na przykład w Mysłowicach, ja jestem z Mysłowic, w Mysłowicach przed Urzędem Miasta stoi wieszak. Tam można zostawiać ciuchy, można zostawiać kurtki. I kto potrzebuje, to se idzie i sobie bierze. Radzi mi bardzo dobrze. Trzeba pomagać. Jeśli coś potrzebują, trzeba im pomóc.
Na kartkach jest wypisane imię osoby potrzebującej oraz jej życzenia. Te są przeróżne. Nam mogłoby się wydawać, że są bardzo błahe, bo ja na przykład denerwuję się, jak dostaję pod choinkę skarpetki, a tutaj na przykład ktoś, są życzenia, że ludzie o tych skarpetkach marzą. Ale to są też prezenty związane z hobby, związane z próbą zadbania o swoją aparycję, jak na przykład wizyta u kosmetyczki. Ale tu trzeba pamiętać o tym, że to są osoby po pierwsze bezdomne głównie, ale są to też osoby w kryzysie, że tak powiem, pieniężnym, albo ludzie, którzy dopiero co stają na nogi. Także tutaj są też prezenty, dużo jest prezentów na przykład hobbystycznych. Żeby wesprzeć akcję, wystarczy kupić prezenty z kartki, zapakować je i przynieść do restauracji Aioli. 22 grudnia zostaną przekazane osobom potrzebującym. Bardzo ważne jest, żeby do prezentu dołączyć zabraną ze sobą z choinki kartkę.